Czy jestem rozpoznawany, jak robię zakupy? Nie, no co ty, no gdzie ja mogę być rozpoznawany, no? Z taką japą niewyjściową to nawet trzeba było trochę skryć się. Nie, no nie przebito pancerza, ale dziadostwo. Chcą fraga jeszcze zrobić. Ło, złote zegarki. Determin 50 zł. Siemka hallaczku. Ocenisz moje konto i dodasz do klanu hallac. Dobre chłopaki? Determin uśmiech z przymrużeniem oka uśmiech. Kolego sympatyczny, nie dodam. Nie, 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 nie. Dwa fragi. Panie kochany królewiczu, księciuniu, bardzo dziękuję serdecznie, ale ja tylko konta oceniam 1 kwietnia. Możesz wpaść 1 kwietnia i powiedzieć, że już było zapłacone i teraz, żebym ocenił. Za 5 dych to jest taka ocena, no już nawet niezła. Dobre masz konto, już ci z góry mogę powiedzieć, że dobre, dobre jest. A co z Dedem? Czy mam z nim kontakt zerwany? Jak to kontakt zerwany? Jak sobie wyobrażasz w ogóle mieć z kimś kontakt zerwany? Co wy za dziwne pytania zadajecie? Jak można mieć zerwany kontakt? No, mogę wziąć telefon i zadzwonić teraz do Deda. To nie wiem, co to znaczy, że będzie zerwanie wznowione, czy co? Co rozumiesz przez kontakt zerwany? Że się spotyka dwóch ludzi, dają sobie po mordzie i się nie odzywają do siebie, czy co? Artystycznie pijesz piwo. No. Słuchajcie, tak naprawdę patrzcie teraz w kamerkę. No i jak się podobało? Kurka, znowu na dziewiątki. No to jakieś jaja są? Na dziewiątki? Czy się wam podobało, czy nie? Czy jest ktoś, komu się podobało? O, kolega 10 na 10 dał. Czyli to był taki mój performance, specjalnie dla was, przedstawiający, że wszyscy jesteśmy jednością i w ogóle traktujący o naszym bycie, o naszym miejscu we wszechświecie. Czy nie sądzicie, że mój performance już się zalicza do pracy artystycznej? Moim zdaniem tak. Może się komuś nie podobać, ale ja uważam, że jest to czyste podejście artystyczne. Więc tak naprawdę do czego zmierzam? Każdy mógłby się przykleić do tego, że jest artystą. Każdy. Nawet nie wiem, co ja tu powinienem robić. Złote. 28 sierpnia mam swoje wesele. Chciałbym, żebyś pokazywał takie sztuczki magiczno-artystyczne za godziwą zapłatą. Mega performance. O, proszę bardzo. I właśnie na tym to polega. Koledze mój performance się spodobał i chcę mnie zatrudnić, żebym na weselu u niego magiczne takie sztuczki, to nie były magiczne sztuczki, no ale każdy inaczej rozumie sztukę, prawda? Więc nie będę się obrażał, że kolega tutaj... Co dzisiaj było jedzone? Niestety, ale jestem na delikatnym odchudzaniu i dzisiaj było bardzo źle jedzone, bo rano były jedzone co prawda resztki zapiekanki, pół zapiekanki. To była ostatnia wyskokowa rzecz w mojej lodówce.
Na obiad było jedzone płatki owsiane, a na kolację było jedzone płatki też owsiane z płatkami ryżowymi, bo nic więcej nie mam. Czy Hallak lubi swoich widzów? Słuchaj, zdradzę ci wielką prawdę. Tajemnicę skrywaną i w ogóle zapieczętowaną w klasztorach różnych, jak to się nazywają, te takie, nie, po prostu nie cierpię, nie lubię, w ogóle najbardziej to bym chciał streamować i żeby nikogo nie było. To byłoby najlepsze. Tak bym gadał do siebie, wyobrażałbym sobie sanktuaria, o właśnie. Wyobrażałbym sobie, że ktoś zadaje pytania i bym gadał. I zawsze byłoby takie pytanie, na które znam odpowiedź. Czy ja mam numer buta 42? Zwariowałeś? 42 to są malutkie stópki. Czy mam siostrę na wydanie? Jakbyś był bogaty, może coś tam by się znalazło. Gdzie chcę zostać pochowany w Polsce cywilnej? Bez znaczenia gdzie. Mogę w Honolulu być pochowany albo w ogóle spalony i wyrzucone prochy na wysypisku śmieci. Bez znaczenia jest to dla mnie. Powiedziałeś, że ja wyglądam w kamerce niekorzystnie? Chłopie, musisz wziąć pod uwagę, że jestem dzisiaj po dwóch sesjach zdjęciowych. Playboy i CKM. Jestem wytyrany troszeczkę, ponieważ musieliśmy w plenerze troszeczkę chodzić. Do tego reklamowałem szampon Head & Shoulders dzisiaj, ponieważ tam no... Impresario jeden stwierdził, że moja bujna czupryna, po prostu trzeba zareklamować, że takie są włosy, prawda, mocne, bez łupieżu i takie, wiesz, takie są podobne po prostu do takiego sierści, takiego pięknego, jakiegoś silnego zwierzęcia. No, także niekorzystnie dzięki temu wyglądam, no, wiesz, ale jak się wyśpię dobrze, zrobię się na bóstwo, to wtedy będzie inaczej, nie? O, dużo gości przybyło. 25 zł, skoro tak mu to wspieram. Bardzo dziękuję również, to nie jest ta sama oczywiście, żeby nie było, że tu jakaś jedna dziewczyna na kilku jest, to już jest inna dziewczyna, bliźniaczka. Dzięki, kolego.